Wkrótce miną 3 miesiące, od kiedy rozpoczęto prace remontowe Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Po początkowych problemach z wyłonieniem wykonawcy robót, po kolejnych przetargach na teren obiektu weszła firma Castellum i prace ruszyły pełną parą. Słychać wiertarki, kilofy, młoty, słychać turkot taczek, które wywożą gruz, a jest tego gruzu tutaj, jak Państwo widzicie, sporo. Jeden wielki plac budowy, jednym słowem. Na okrągło trwają prace, około 40 robotników codziennie tutaj jest na placu budowy. Na jakim etapie prowadzone są obecnie prace? Prace idą zgodnie z harmonogramem, czyli tak jak żeśmy się spodziewali, jest teraz końcówka lipca. Prace związane z rozbiórką już są właściwie zakończone. Teraz już idzie budowlanka, idzie system wodno-kanalizacyjny jest robiony, i kucie w ścianach i elektryka. A jak wyglądają roboty w sercu teatru, czyli na scenie i widowni? Zaraz przejdziemy na scenę, będzie można zobaczyć, co się tam dzieje. Natomiast na samą scenę nie wyjdziemy, ponieważ trwają prace nad sceną. Tam ze względów bezpieczeństwa nie wyjdziemy. Wyjdziemy oczywiście na widownię, zobaczymy, co się dzieje w foyer, jak to wygląda. Natomiast tutaj te prace na scenie to są prace przygotowujące do wprowadzenia technologii scenicznej. Przypomnijmy, że do tej pory rozstrzygnięto przetargi na wyposażenie elektroakustyczne i oświetlenie scenicznego. Obecnie trwają prace komisji przetargowej odnośnie zamówienia na wyposażenie widowni w fotele.